Dzień dobry, Super Gołąb gości w Turku. Jesteśmy w hodowli Marcina Kręca. Spotykamy się tutaj, ponieważ na aukcji na portalu Super Gołąb niedługo pojawią się kolejne gołębie od Marcina. Dlaczego się pojawią, to zaraz powie kolega. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że już na półce z tyłu pojawił się kolejny puchar, tym razem na szczeblu regionu w kategorii A. Jak wiadomo, no ten wynik, no jeszcze mówimy nieoficjalnie, no ale to już jest raczej prawie pewne, że to będzie mistrzowski wynik na skali kraju. A o tym, jakie gołąbie będą na aukcji Super Gołąb oraz dlaczego będą one, no to już powie nasz kolega Marcin. Dzień dobry, witam wszystkich kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Po prostu podjąłem taką decyzję, że w 2017 roku nie będę lotował wcale gołębiami dorosłymi. Ze względu, jak wszyscy wiedzą, ile to zajmuje czasu i wszystkiego. Ja po prostu już ten czas poświęciłem w tym roku i w zeszłym roku, także odstawiłem na bok rodzinę. A ucierpiałem trochę na tym i po prostu no, muszę to zmienić. Trzeba zrekompensować trochę czasu. Tak, po prostu nawet nie byłem na żadnym odpoczynku ani na wczasach, także... Każdy wie w domu, kto trzyma gołębie, jak to się odbywa i jak to wychodzi na koniec, nie? Także no, chciałem tutaj po prostu, zostawiam sobie na gołębniku 10-12 par gołębi rozpłodowych, po których będę hodował młode i będę chciał lecieć na drugi rok tylko młodymi po prostu, chyba że mi czas też nie pozwoli na to, ale myślę, że na to trochę czasu znajdę. Wszystkie gołębie, które będą na aukcji, są to gołębie, które w tym roku lotowane były jako młode. Zrobiły ten wynik nieoficjalnie, ale już drugiego przodownika w Polsce, mistrza regionu, szóstego mistrza okręgu, mistrza oddziału. Także jak tutaj kolega Stasiu wspomniał, jest puchar z regionu za mistrza w A-klasie. Nieoficjalnie też już wiem, że to jest tytuł mistrza Polski w tym roku. Mistrza regionu na młode też już jest puchar. Tak samo najlepszy lotnik w kategorii A na młode, ten 19-0-19, został najlepszym lotnikiem w regionie w klasie A. Jego jakby rówieśnik z drużyny 6-43, konficjent następny, gołąb roczny, też w kategorii A został czwartym lotnikiem regionu. No i następny gołąb z drużyny został też w kategorii B wystawiony, też został czwartym lotnikiem regionu, a w okręgu w kategorii B jest pierwszym lotnikiem. Także też pokażą się młode, na aukcji będą młode też z tych gołębi, czterech wszystkich, co wylatały ten wynik. Są to już ostatnie mutki, które w tym roku zostały uhodowane. Ten jeden po tym najlepszym roczniaku, jeszcze tak jak widzieliśmy, robiliśmy zdjęcia, to jeszcze piszczał, on jeszcze, jeszcze jest karmiony po prostu przez innego samca, inną parę. Roczniak w tym roku mam po nim 8 młodych zostawionych sobie, no też nie zostaną na pewno wszystkie, ale będą na aukcji, któryś pójdzie na aukcję charytatywną, która też będzie na stronie Super Gołąb. Także niedługo się ukaże, na razie nie zdradzamy, jak to rąbka tajemnicy. Także no mówię, no to zostaje 10-12 par tych gołębi, takich podstawowych, reszta gołębi po prostu idzie do sprzedania. Z tego względu, że no nie ma na to czasu, każdy wie, ile tego czasu jest potrzeba, nie? No tak. Chciałbym wspomnieć jeszcze tutaj o jednym gołębiu, 190-17. Będzie ten gołąbek wystawiony, ale do odebrania będzie dopiero po aukcji, po wystawie okręgowej, a najprawdopodobniej po wystawie ogólnopolskiej, bo on z tym wynikiem, z tego co wiem, to jest na pewno w sporcie pierwszym lotnikiem okręgu, także pójdzie jeszcze na wystawę okręgową. Także jeżeli ktoś go będzie licytował, to po prostu musi się liczyć z tym, że ten gołąb może do niego trafić dopiero w połowie grudnia po wystawie. Chyba że sobie będzie go... Jest taka możliwość odebrania go w niedzielę po wystawie ogólnopolskiej. Jeżeli po prostu będzie ktoś tak chciał, nie? No tak. Także tutaj tak to wygląda. Jest wystawiony jeszcze jeden gołąb roczny, który w tym roku był lotowany. 9 wkładań. 6 konkursów ten roczniak ma,
Także no też idzie do sprzedania, po prostu zostawiam, mówię, 10-12 par. Będzie jeszcze dwójka, będzie jeszcze brat i siostra też tego roczniaka, które, no siostra, tak jak już na poprzedniej aukcji mówiłem, ta dwunastka, która dwa razy pierwsza usiadła z dwóch pierwszych lotów na młode, chciałem ją sobie zostawić do rozpłodu, także w ostatniej chwili ją wycofałem, tam dużo osób dzwoniło, dlaczego nie ma tego gołębia, że oni ją kupią bez aukcji, ale po prostu zostają jeszcze dwie siostry i jeden brat tego gołębia, także już starsze gołębie, także dlatego ten roczny, nawet szkoda mi go, bo fajny gołąb, ale no nie mam po prostu miejsca też i no nie chcę tyle tych gołębi trzymać, zawsze trzymałem małą ilość, dlatego też... Tak będzie kontynuowany. Tak, no to są gołąbi, akurat te gołębie przez 3 lata praktycznie dawały mi, robiły do drużyn, wyniki właśnie, no... No każdy zobaczy, z jakich jest gołębi, tak, będą rodowody. Tutaj trzeba zaznaczyć, tak. Tak jak zawsze praktycznie będą, każdy gołąb będzie rodowody bardzo ładnie opisane, po jakich to gołębiach, tak samo zdjęcia będą, sylwetki, oczy, więc wszystko w ramach aukcji będzie można sprawdzić. Zachęcamy do licytowania, bo naprawdę wartościowe gołąbki, no i tak jak kolega Marcin wspomniał, no to już będą ostatnie gołębie, więc... Tak, już nie będzie więcej gołębi, na pewno do sprzedania zostały tam trzy gołębie, które jeszcze trafią na, tak jak wspomniałem, na te aukcje charytatywne, które tam już poproszono mnie o to, także wyraziłem zgodę i chęć, także dam te gołębie tam, ale to już będą ostatnie egzemplarze, które mogę tak powiedzieć, że pójdą. No nie wiem, co jeszcze, może wczesną wiosną będzie coś jeszcze tam z tego roczniaka 919, 190-19, bo mam szóstkę jego dzieci, ale na pewno też wszystkie nie zostaną. Tylko nie wiem po prostu, co to będą, samczyki czy samiczki. No on jest akurat, jest fajne połączenie, bo są cztery młode u mnie, bo on naparowany na matkę, także na tą 50-28, a ona oddała jeszcze tego samca 77-12, który też jest w zespole. Też będzie młody samczyk nielotowany, czerwony, który został po nim. Miała być samiczka, okazał się samiec, dlatego idzie na aukcję z tego względu. No i nie miałem nigdy czerwonego. Wyszedł w tym roku jeden płowy samczyk, w zeszłym roku był płowy, nigdy nie było czerwonego. Dziadek jego był fajnym lotnikiem, czerwony, zresztą babka była też czerwona, krwista, która wywodzi się tutaj od kolegów górskich, także z gołębi Vandenberg, oddawała super gołębie, dlatego chciałem go sobie zostawić, bo myślałem, że będzie samiczka, jednak okazało się samczykiem, dlatego no nie zostaje na gołębniku, po prostu i tak to wychodzi, ale mówię, no są gołębie, które są po gołębiach z drużyny, które w tym roku zrobiły ten wynik, plus do tego gołębie lotowane jako młode, także... Naprawdę wartościowy materiał. Dzięki Marcin i zapraszamy do aukcji. Aukcja rozpocznie się 11 listopada i potrwa do 20. Dziękujemy. Ja również dziękuję.